jak dzieckiem był, no to z mamą, z moją mamą, do kościoła go na szóstą do klasztoru budziła, no i chodził z nią. I z kuzynem też chodzili razem. A dla takiego małego chłopca wstawanie o 6 rano wcześniej i pójście nam, że to było przyjemność, czy raczej to trzeba nie, było no to zmuszać? Babcia już skarpetki ubiera, ubierała go i tak, że jest zadowolony i chodzi. Potem na sankach, z tym jeździli na sankach, zjeżdżali z klasztoru, bo to jest pod góry, z góry. Jak to się zawsze było mówi, kto się lubi, ten się czubi. Więc zawsze z bratem się lubiałam tam podrażnić i z nim mogłam bardziej mu tam podokuczać, bo on mi tak delikatnie oddawał, nic mi nie bolało. A co do drugiego brata, no to tak różnie było. Byłam jeszcze młodszą siostrą, to jeszcze jedną dziewczynką, no to tak inaczej. On z braćmi i tam jeszcze z kuzynem, no to bardziej dokazywali, bo to jednak w jednym wieku byli. Ja byłam zawsze młodsza, no i tak próbowałam się do nich dostosować, no ale nie zawsze to wychodziło. Czasami w piłkę chciałam pograć, no to tak z nim się udawało mi pograć. Tutaj ta okolica to jest od dzieciństwa, tutaj jestem. No tak, ten dom to jest właściwie został skonstruowany później przez mojego tatę. Mieliśmy z rodzicami w czasie, zaraz po moich urodzinach mieszkać w sąsiednim budynku. To mieszkanie to właśnie jeszcze był zakład produkcyjny mojego taty, który jest stolarzem, był stolarzem. A i takie wspomnienia, różne wspomnienia. Myślę, że tak może z takich wspomnień, no to chyba to, że zawsze jakoś tak mój dzień się bardzo często zaczynał gdzieś od szóstej klasy podstawówki, gdy moja babcia świętej pamięci mnie budziła i szedłem na mszę świętą razem z nią, żeby służyć jako ministrant. Pierwsze w kościółku, a później w kościółku, to jest nasz kościół parafialny świętego Józefa, gdzie był chrzczony, a później się przeniosłem do klasztoru, bo moja babcia wolała iść do klasztoru i rodzice w jakiś sposób chcieli, żeby ktoś z nią szedł, więc tak, żeby sobie razem chodzić z moją babcią. Zapraszany zawsze do siebie, był bardzo gościnny, jego dom w ogóle był domem otwartym, gościł tam wielu wspaniałych zakonników, ale i nas, kleryków krakowskich, przyjmował. Pamiętam to i jesteśmy wdzięczni jego domowi, jego mamie, tacie i rodzinie za zawsze przyjmowanie nas ciepło. Jakiś tam zawsze bigos był i był sympatyczny, jakiś moment oddechu w gronie rodzinnym. Wiedzieliśmy, że możemy na to zawsze liczyć i Robert był właśnie taki, jak jego dom. Rozpoczynaliśmy rzeczywiście w 1988 roku seminarium. To był zawsze, Robert zawsze był takim człowiekiem radosnym, pełnym pomysłów i oczywiście jak na te czasy, no wiadomo, młodym i trochę szalonym, jak my wszyscy. Nie? Ale z czasem wiadomo jest, że seminarium nas przygotowuje jednak też i do wielkiej odpowiedzialności, do pracy bardzo ważnej w Kościele. Miałem bodajże 15 lat i miałem okazję uczestniczyć w takiej pielgrzymce z mojej parafii właśnie do Watykanu, do Rzymu. Odwiedzaliśmy te miejsca ważne dla kościoła, katedry i bazyliki, ale takim głównym punktem programu było spotkanie z Ojcem Świętym. Mieliśmy tą łaskę i przywilej z takiej audiencji prywatnej z Ojcem Świętym. I pamiętam, jako młody chłopak, to wtedy właśnie poprosiłem Ojca Świętego, żeby się modlił za mnie, bo chciałbym być księdzem. Jakoś tak to jakoś bardzo mocno jakoś we mnie było i miałem takie przekonanie, że on tam się modli za mnie, bo obiecał, więc... Czyli ten Jan Paweł II, święty Jan Paweł II cały czas tak przewija się tak, przez tak, księdza tak, życie. No jakoś tak, tak, to tak było takie kilka takich momentów gdzieś ważnych, gdzie w jakiś sposób no czuję, że on jest blisko. No. Thank you.
to były takie początki, więc jeszcze nie było tego kościoła. Właściwie jak przypominam sobie teraz, to były lane fundamenty pod pierwsze budynki tutaj. Msze święte były sprawowane w takim baraku, który był tutaj przed kościołem obecnym, na tym placu. I tam mieszkaliśmy, znaczy pracowaliśmy właśnie. I tutaj zaczęło się, tutaj były początki mojego kapłaństwa, pierwsza praca duszpasterska. Bardzo wiele się tutaj nauczyłem. Do dzisiaj mam wielką wdzięczność w stosunku do księdza prałata Kazimierza Wyrwy, który jako proboszcz mnie tutaj przyjmował i uczył tego kapłaństwa swoim przykładem. Bardzo wiele się nauczyłem tutaj, w tej parafii. Mieszkaliśmy na Deryniowej 4, w takim domu wolnostojącym. I właściwie tam szliśmy tylko, aby spać. I cały dzień to w tym baraku tutaj razem, przygotowując się do katechezy, przygotowując, no, prowadząc całe duszpasterstwo. Nie było sensu iść do domu i wracać, więc właściwie tutaj cały dzień byliśmy tutaj na parafii. Był taki moment, kiedy już mury kościoła stały, jeszcze nie było dachu. Mieliśmy 350 młodzieży do bierzmowania. I tak pojawił się pomysł, aby to zrobić w tym nowym kościele, jeszcze bez dachu. Dzięki Bogu, Pan Bóg pobłogosławił dobrą pogodą. Było piękne, piękna uczestność bierzmowania właśnie pod gołym niebem, gwiaździstym, ale już w nowym kościele. Bo takie, myślę, że na pewno dla księdza proboszcza jeszcze ważniejsza, a dla nas też taki moment, kiedy, bo to była pierwsza msza święta w nowym kościele i już bierzmowanie, zesłanie Ducha Świętego, parafia zesłanie Ducha Świętego, więc to wszystko tak się pięknie zazębiło. Pamiętam, jak ciągle towarzyszył tej budowie, ciągle co następne, to wszędzie jakoś tego dogląda, a równocześnie bardzo mocno zaangażowany w życie duszpasterskie, życie związane z funkcjonowaniem przede wszystkim wspólnot młodzieżowych. Tym bardziej, że były to takie początki, z tym, że na tej parafii jak gdyby zaczynali swoje kapłaństwo kolejni chyba 10 czy 11 neopresbiterów. Czyli można powiedzieć, że ksiądz Robert był takim kapłanem, który żadnej pracy się w sumie nie bał. No na pewno nie. Nie, nie tylko, że się nie bał, ale ją tak jakoś radośnie realizował. Radośnie realizował. Spotkanie nasze odbyło się na Dniu Wspólnoty w Kalwarii Zebrzydowskiej. Ruch Światło-Życie ma taką tradycję, zawsze miał, że w pierwszych dniach, pierwszy weekend września spotyka się właśnie na takich Dniach Wspólnoty w Kalwarii Zebrzydowskiej. Młodzi animatorzy przyszli, otrzymują krzyże animatorskie. No i właśnie to było takie spotkanie, kiedy po raz pierwszy zobaczyliśmy księdza, naszego nowego moderatora, księdza Roberta. Było spotkanie dwóch moderatorów, ponieważ był również obecny odchodzący wtedy ksiądz Marian Pietraszko. No i z pewną taką nieufnością delikatną podeszliśmy do nowego kapłana, ale zawsze to, co jest nowe, to wzbudza może nie tyle jakiś brak zaufania, ale jest to wielka niewiadoma. Jednak ksiądz Robert bardzo szybko przełamał wszelkie nasze lody, dlatego że zaraz po tym spotkaniu zabrał nas do siebie do domu, do swojego rodzinnego domu, gdzie przyjął nas i jego mama w sposób naprawdę tak ciepły,
że nie sposób było go nie polubić. W zasadzie od pierwszego momentu, także w łamaniu lodów jest doskonały i właściwie już od tego czasu wszyscy go bardzo polubiliśmy, więc to spotkanie było takie pierwsze, prawdziwe, to mi chyba tak utkwiło w pamięci jako taki pierwszy kontakt, kiedy przedstawialiśmy się, mówiliśmy kto ma jak na imię, jaką grupę będzie prowadził, kim jest we wspólnocie. Tutaj w jakiś sposób przyszedłem, od razu zostałem jako wikary. Ksiądz proboszcz Andrzej Burek mi powierzył opiekę nad dziećmi bożymi i nad oazą młodzieżową tutaj w parafii. Jesteśmy w tym momencie, znajdujemy się w salce oazowej, naszej oazy. Pamiętam ten krzyż, też tak samo to wyglądało. Tutaj właśnie były spotkania, tutaj przygotowaliśmy nasze wyjazdy, cała formacja. Był to fantastyczny czas rzeczywiście. I 6 lat tutaj spędziłem pracując w tej parafii. Cała moja dziecięca formacja się odbyła za jego czasów i kiedy już było pewne, że przenosi się do Brazylii na misję, no to był pierwszy rok, kiedy dostałem swoją grupę na wyjeździe, więc jego ostatni wyjazd jakby z naszą tutaj oazą z Piasków, to był mój pierwszy wyjazd jako animatora, więc też wtedy no, odczuwałem bardzo dużo wsparcia od niego, od starszej kadry. No i myślę, że to było takie dobre wejście, bardzo pozytywne. Czasami potrafił być taki surowy i takim poważnym tonem, kiedy zwraca uwagę, ale zaraz po tym rozśmiechywał się od ucha do ucha i to całe napięcie tak było rozładowywane, więc ten przekaz zawsze taki mentorski, taki duszpasterski był bardzo pozytywny. W tym miejscu tak naprawdę podjęłaś ta ostateczna decyzja o wyjeździe do Rio de Janeiro. No tak, tak. No to było w tym czasie gdzieś tam. 2 lata, tu byłem 6 lat, więc po 4 latach, pracując już 4 lata tutaj z oazą, na wyjazdach, na formacji oazowej, no w jakiś sposób gdzieś tam pojawiło się takie pragnienie, żeby służyć Panu Bogu troszkę dalej od Krakowa, dalej od Polski, w Brazylii. I to jakoś tutaj ostatnie 2 lata właśnie tutaj już tak pracowałem, a już gdzieś tam sercem myśląc, przygotowując się do decyzji, a później już po decyzji już kontynuowałem tutaj, ale już próbując się lepiej przygotować do wyjazdu. Tam może nieść pomoc ubogim ludziom, bo to był jego cel. I widzieliśmy, że zaświeciły mu się oczy. Świeciły mu się oczy, kiedy o tym opowiadał. I przeszło nam przez myśl, ale nikt tego nie traktował poważnie, więc kiedy usłyszeliśmy o tych konkretnych planach, no dla nas było to bardzo duże zaskoczenie, tym bardziej, że mieliśmy poczucie, że go tracimy. Ostatnie spotkanie tutaj na Piaskach było wyjątkowe, począwszy od spotkania takiego formacyjnego, przez sadzenie drzewa, przez księdza Roberta, które zasadził tutaj za tym domem parafialnym, rośnie do dnia dzisiejszego, wtedy malutkie, teraz już wielkie drzewo, z ogniska i bardzo ciepłych słów, właśnie ofiarowanie margaretek, oglądania filmu. No myślę, że spotkanie, które każdy z nas może w dniu dzisiejszym przywołać bardzo dokładnie. Jeszcze był na Piaskach, w porządku. Potem zaczął rzekomo się uczyć języka. A uczył się niby języka angielskiego, ale to się uczył portugalskiego. Po 2 latach, jak mąż umarł, w 2005, mówi, nogę miał naprawianą, jako na chorobowym był w domu, bo coś poprawiał nogę. Mówi, nie zdziw się, że jak pojadę, że pojadę na tę misję, na 2 lata do Brazylii. To jak twoja wola, twoja sprawa, to nie ode mnie zależy, już jesteś księżem, no to twoja. No i pojechał na te niby 2 lata. Ale ja wiedziałam, że i tak 2 lata nie będzie, bo zawsze będzie dłużej.
to normalne było. Gdzieś ta misyjność, praca na misjach zawsze jakoś mnie fascynowały. Jakoś tak czułem, że to jest takie ciekawe, takie piękne. I gdzieś tam jeszcze na początku mojego, jeszcze w czasach liceum, gdzieś nawet tam gdzieś po głowie nawet gdzieś tam były jakieś myśli, że może bym poszedł do werbistów, bo oni pracują za granicą, poza Polską służąc. Przyjechało tak po prostu na wakacje. Spotkałem się z nim wcześniej tutaj w Polsce, bo ja byłem na moich wakacjach i akurat pytał się, czy mógłby przyjechać do mnie, ponieważ nie miał jakiegoś planu na wakacje. Więc oczywiście powiedziałem, niech przyjeżdża. No i tam pobył sobie 3 tygodnie i miał okazję, żeby się przyjrzeć tej pracy misyjnej, powiedzmy tak, zupełnie w praktyce, no bo brałem go do tego wszystkiego, co tam musiałem robić, obowiązków i tak dalej, i tak dalej, więc poznał tak sprawę, tak całą pracę duszpasterską i tak dalej, wiadomo, w ograniczonym zakresie, no bo to było mało czasu, nie? Ale myślę, że wystarczająco, żeby poczuć, czym jest Kościół w Brazylii. No i oczywiście miał okazję poznać piękno samej Brazylii. Zażartowałem właśnie już po mszy świętej, tam przy ogłoszeniach zapytałem parafian, nie? Jak się wam podoba ten ksiądz? Nie? Nadawałby się na misjonarza, żeby tu przyjechać do Brazylii, do Rio, oni wszyscy stwierdzili, że tak. Więc ja wtedy zapytałem Roberta, chcesz, żebym ich poprosił, żeby się modlili za ciebie i o twoje powołanie misyjne, masz odwagę? A on powiedział, no to niech się modlą, nie? Więc poprosiłem ich wtedy, aby modlili się o to, aby on mógł rzeczywiście odczytać może głos Pana Boga w swoim sercu i myślę, że chyba odczytał dobrze, bo jak wrócił wtedy po tych 2 latach, no to nie było wątpliwości, że czuł bardzo dużą radość, nie? Że może przyjechać i zacząć tą pracę. Zostałem powołany, zawołany, abym objął parafię świętej Łucji w Rio. I to właśnie było taki dzień bardzo uroczysty dla mnie, jak te dzwony w tym momencie, bo rzeczywiście to była wielka radość. Ja, który przez 11 lat mojego kapłaństwa, pracując tu w Krakowie, wśród młodzieży, cały czas w ruchu, w takiej akcji, w duszpasterstwie, nagle musiałem się zatrzymać i 7 miesięcy ucząc się języka, byłem taki zawieszony, nie mogłem pracować. Rzeczywiście w tym dniu to było tak jak dzisiaj. Bardzo uroczyście. Wreszcie obejmowałem moją parafię. Oczywiście no nie była taka parafia jak ta tutaj, ten kościół. Nie było kościoła właściwie. Była taka bardzo skromna wspólnota, która cieszyła się, że będzie miała księdza w parafii. I tak zacząłem się poznawać z moimi parafianami. A minha primeira impressão no nosso primeiro encontro de trabalho, eu olhei para ele e falei, esse padre vai me botar para correr, e muito, vai acelerar, porque ele é bastante agitado. E pensei, nossa, mas eu também sou, né? Eu sou também bastante agitada, e eu pensei, como será, né? Rio de Janeiro, é um miasto, w którym się mieszają się takie biedne dzielnice zwane fawelami i dzielnice bogate. I to jest tak wymieszane właściwie, to praktycznie w każdej parafii jest część ludzi, którzy mają lepszą sytuację finansową i druga część ludzi biedniejszych, którzy mają no, takie czasami bardzo wielkie problemy nawet z
z jedzeniem, z pożywieniem, żeby w jakiś sposób przeżyć. Więc oni bardzo liczą na pomoc i tutaj parafie, Kościół katolicki bardzo mocno pomaga tamtym ludziom. Właściwie każda parafia ma taką dość dobrze rozwiniętą pracę socjalną, gdzie jakoś wspólnota dzieli się żywnością z tymi, którzy nie mają. Foram dias muito intensos e a comunidade fala que hoje nunca rezou tanto. Então, foi muito importante isso tudo que aconteceu, né? Essa sede de trabalhar e de evangelizar dele foi muito importante nesse período de pandemia. E ali a comunidade o conheceu pelas redes sociais, porque foram dias de muitas orações, foram dias intensos. E realmente foram dias difíceis, mas dias vividos com muitas orações e com muita fé. Realmente é um missionário. Fica difícil definir em palavras, porque trabalhamos muito, sinto falta disso. Sinto falta dessa vontade de trabalhar, de receber. O Padre Robert, faltava poucas horas para ele ir para o aeroporto, voar para Cracóvia, para Polônia. Poucas horas. Só daria tempo dele almoçar, organizar toda a bagagem e partir. E nos últimos minutos da partida, ainda assim, ele estava com essa disponibilidade e atendendo as pessoas. Nos momentos finais da partida dele, o coração dele estava aberto para servir a comunidade. Porque eu atendi uma pessoa ansiosa para falar com ele, ansiosa para ser ouvida por ele, para ser orientada espiritualmente por ele. Então, eu vivi isso de perto. Realmente um missionário. Um coração que serve a Jesus. Jan Paweł II jest bardzo kochany i to tak... Bycie siedzeń z polskim, to już na samym starcie człowiek ma takie punkty dodatnie, dlatego że jest właśnie z kraju Jana Pawła II. Jeszcze ja mam taką radość i przywilej, że urodziłem się w Wadowicach, tak jak nasz Ojciec Święty, więc w jakiś sposób już jeszcze jakieś punkciki zdobywałem więcej w tym momencie, żartując, ale no właśnie to jest niesamowita miłość do Ojca Świętego. Do dzisiaj wspominają to piękne spotkanie rodzin, które się odbyło właśnie w Rio w 1987 roku i do dzisiaj jest taka piosenka, którą i zawsze śpiewają i pamiętają. Nawet nasz kardynał Dziwisz, jak był tam kilka razy w Rio i dwa razy miał okazję odwiedzić moją parafię, to jakoś pamiętał tą pieśń i oni rzeczywiście zaraz zaczęli śpiewać tą piosenkę i to rzeczywiście z takim od serca. Mówiąc o świętym Janie Bożym, tak go nazywają, Jan Boży, czyli Jan od Pana Boga. Mając w sercu tą konieczność odpowiedzi na to pytanie, które otrzymałem od Ojca Świętego odnośnie tej nominacji mojej, no byłem w sanktuarium Matki Bożej z Aparecidy w Brazylii i tam cały dzień spędziłem modląc się, rozważając to wszystko w moim sercu, co nagle tak spadło na moje życie, na moją głowę, na moje serce. I tak sobie pomyślałem, że odmówię sobie liturgię godzin brewiarzową z dnia następnego. Dzień następny to był 22 października, dzień świętego Jana Pawła II. I drugie czytanie w modlitwie brewiarzowej w godzinie czytań jest tekst z pontyfikanu Jana Pawła II. Właśnie jakoś ten tekst pomógł mi w tej mojej decyzji. No i tam właśnie papież, wszyscy znają,
powiedział do całego świata: nie bójcie się, otwórzcie na oścież serca Panu Jezusowi. No i to tak się stało, że w jakiś sposób, w ten sposób jakoś odczułem, że Pan Bóg mi podaje za sprawą Ojca Świętego Jana Pawła II jeszcze raz w moim życiu, gdzieś tam się zaznaczający swoją obecność, no moje zawołanie biskupie. Otwórzcie serce Panu Jezusowi. Kilka tygodni temu gdzieś przez przypadek nawet wpadł w moje ręce mój obrazek prymicyjny i tam właśnie na tym obrazku, pamiętam, napisałem, że taką modlitwę: Panie, daj mi serce otwarte dla wszystkich ludzi, których spotkam na mojej kapłańskiej drodze. Więc jakaś kontynuacja tej otwartości. Ja myślę, że Rio de Janeiro i Pan Jezus z Corcovado, który jest symbolem tego miasta, który z otwartymi ramionami wita turystów, wita pielgrzymów, no w jakiś sposób pokazuje nam, ludziom, że on już otworzył swoje serce dla nas, w swoim miłosierdziu. Jesteśmy w Krakowie, ja patrzę na kamerę i za kamerą widzę Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, więc Pan Jezus już Bóg otworzył swoje serce dla nas, Pan Jezus jest z nami i my teraz musimy też podjąć tą walkę, bo jest to walka, aby pozwolić i otworzyć serce, swoje serce dla Chrystusa. Na oścież, tak jak Jan Paweł II nam do tego zapraszał w 1978 roku.